Cześć, nie było mnie trochę, bo czekałem na lepszy czas, na słońce. Doszedłem do pewnych wniosków, że nie zawsze warto czekać na ten lepszy czas, bo może on nie nadejdzie i trzeba wziąć się do roboty nawet wtedy, kiedy ci się nie chce, a może zwłaszcza wtedy, kiedy ci się nie chce. Czym chciałem się z tobą dziś podzielić? Ano tym, że minął już 2019, kilka procent 2020 i nie ma czasu na czekanie, przynajmniej ja nie mam, tak mi się wydaje, na lepszy dzień, na lepsze dni. Końcówka roku była dla nas ciężka, bo dziewczyny mi się pochorowały, zapalenia płuc, skrzeli, przepraszam, i innych takich, ale piękne to słoneczko. I tak czekałem, nawet spisałem kilka tematów, które chciałem z tobą poruszyć. I to wszystko się nie stało, bo czekałem na ten lepszy dzień, którego nie ma. Ale czy na pewno? No właśnie, no i mówię, dobra, idę dziś na spacer, porozmawiamy. Dużo łatwiej będzie porozmawiać tutaj. Takie słupki, siateczka i takie sznureczki, żeby zwierzęta pewnie nie wbiegały. Nie wiem, czy one to zauważą, bo naprawdę mało widać te siatki. Nieważne. I zbierałem się do zrobienia podsumowania roku 2019. Tego, co mi się udało, tego, co mi się nie udało. A jest jednego i drugiego sporo. I pozwól, że trochę to podsumuję. Może nie będzie to mega dokładne podsumowanie. Mam nadzieję, że o najważniejszych rzeczach nie zapomnę. Ale postaram się to zrobić. Od czego trzeba zacząć? No, pierwszym sukcesem jest zaczęcie YouTube'a i tych wszystkich filmów, bo bez tego byłoby mi trudniej. Mimo że nie udało mi się do końca roku zrobić 100 filmów i dokończyć drugiego sezonu, to i tak uważam, że jest to sukces, bo zacząłem to robić. I trudno czasem do tego wrócić, tak jak teraz właśnie wracam. Ale jeżeli wpadnie się w tą rutynę i robiłem regularnie te filmy, codziennie bądź co drugi dzień, to tak, to było zdecydowanie łatwiej wbrew pozorom, niż jak się zrobi dłuższą przerwę. No ale to chyba oczywiste. Druga rzecz to jest dom na wsi. Kupiłem dom na wsi, jest to sukces. Zdecydowanie. Bo był to jeden z naszych celi. Tu jest trochę sukcesu i trochę porażki. Chociaż uważam, że było mi to bardzo potrzebne. Czyli rzucenie stabilnej pracy. Jak patrzę na to wszystko, jak to wygląda na wsi i w okolicach, to można mieć wrażenie, że nie była to dobra decyzja, bo był dobry pieniądz. I dałoby się to znieść, ale czy o to wchodzi w życiu, żeby coś znosić? No właśnie, trzeba się rozwijać i myślę, że pod tym względem no to bym tak nie mógł długo. I to nie chodzi, że nie mógłbym, to jest, może inaczej powiem, jest kwestia taka, że z żoną mieliśmy marzenie wyprowadzić się w Bieszczady. I to marzenie było do osiągnięcia. Ale nie teraz, bo mamy małe dzieci i z tego względu byśmy się na to nie zdecydowali teraz. Więc czasem nie warto odkładać tych wszystkich marzeń i zacząć to robić już, dziś, teraz, jutro. I żeby właśnie nie odkładać tych marzeń do momentu, aż będziemy mieli dużo lat, nie będzie nam się chciało wielu rzeczy, na wiele rzeczy nie będziemy mieli siły. Dlatego teraz,
i stwierdziłem, że daję sobie pół roku na to, żeby zacząć działać na własny rachunek. W międzyczasie trafiła się oferta współpracy, o której Ci nie mówiłem, może i słusznie, i ta współpraca trochę nie wyszła z różnych względów, głównie finansowych. Jest to jakiś tropiciel. To pewnie sarenka, nie? Ale ekstra. Może przyjdziemy tu kiedyś podrobić troszeczkę. Dziś już trochę czasu mało. No. Kolejna sprawa to taka, że odpaliłem zrzutkę na alpaki, która miała być, no, która trochę była preorderem, trochę była taka zrzutką, i z jednej strony jest sukces, bo udało się uzbierać na alpaki, z drugiej strony jest pewien niedosyt, no bo nie udało się uzbierać na pole, co było no troszeczkę abstrakcyjne, ale spokojnie, może się uda na to zarobić, albo uda się na to zarobić. Jest to kupę pieniędzy. Jest to dużo pieniędzy. Jest to bardzo dużo pieniędzy. Wcześniej myślałem, że nie jest to aż tak dużo pieniędzy. Ale jest to sporo pieniędzy. No i zobaczymy, jak to wszystko się poukłada. Więc udało się zebrać środki na alpaki ze zrzutki. Podsumowania z zbiórki nie zrobiłem. Ale kto tam śledził, kto sprytny, to sobie może to tam pogooglować. Natomiast mniej więcej mogę tam w zaokrągleniu powiedzieć, że zaufało mi 100 osób i zebrałem ponad 8 tysięcy na zrzutce. Jeszcze były 3 wpłaty poza, więc ponad te 8 tysięcy jest. No i to akurat na potrzeby zakupu alpak w przypadku samczyków się udało. To od razu powiem, tego nie mówiłem i tego pewnie nie wiesz. Udało się zarezerwować właśnie 2 alpaki, które na mnie czekają i dorastają do tego, żeby mogły przyjechać do domostwa alpak. I żebyś ty mógł kiedyś, jeżeli będziesz miał taką ochotę, z nimi odbyć spacer. No z takich mniejszych rzeczy to udało nam się pomalować pół domu w środku. Udało nam się zrobić ogrzewanie, no ale taki był plan, więc nie poczytuję tego jako sukces. No i pewnie jeszcze trochę rzeczy się udało, ale nie o tym dzisiaj. Porozmawiajmy o tym, o czym się nie udało. Tego też jest sporo, a nawet zdecydowanie więcej. Ale czym pragnę się z Tobą podzielić? To tym, że nie udało się zbudować biznesu, firmy, która będzie na siebie zarabiać tak, jak bym chciał, tego oczekiwał. Jeszcze udało się sprzedać, to uważam za duży sukces w grudniu, udało się sprzedać 3 spacery z alpakami. Dobrze mówię? 3? Tak, chyba 3. Natomiast z czego jestem bardzo zadowolony, to jednej osoby kompletnie nie znam. I jeżeli to oglądasz, to super, to się zobaczymy niebawem. Natomiast to jest taki, uważam, sukces, a przy okazji trochę pomogliśmy. Przeznaczyłem 2 spacery na wsparcie dla osób, które po prostu zbierają środki na operacje i tak. Więc to się udało, kilka stówek tam wpadło. Dobra, czego się nie udało? Więc nie udało się zbudować biznesu, który będzie na siebie zarabiał. Główną przyczyną
tego, dlaczego się nie udało, jestem ja. No. I moje lenistwo. Ale spokojnie. Teraz plan jest inny. O czym ci powiem teraz albo w następnym filmie, jaki jest plan. Dobra. Co się jeszcze nie udało? Kurde, no trochę się nie udało, więc nie mogę sobie przypomnieć, co się nie udało. Dobrze, człowiek wypiera takie rzeczy ze swojej pamięci. Naprawdę, kurde, nie pamiętam. A no, to jest takie zmaganie codzienne, więc o tym też mogę się z tobą podzielić. Tym mogę się z tobą podzielić, bo powiedziałem w tym filmie trochę o tej rutynie, bo nie udało mi się wpaść w taką rutynę i to uważam za porażkę. Rutynę pracy. Moja żona pracuje zmianowo i tam rozpisaliśmy sobie grafik, w jakich godzinach będę pracował i tak dalej. Ale praca w domu jest dla mnie bardzo trudna i tak naprawdę muszę z niego uciec, żeby móc coś zrobić. I to jest pewnego rodzaju... Dobra, wracam. I to jest pewnego rodzaju wyzwanie, które jest jeszcze przede mną. Bo jak pracowałem na etacie, zresztą popełniłem o tym wpis na blogu, pewnie podlinkuję, to jak znaleźć czas na biznes pracując na etacie, który zresztą napisałem już prawie rok temu, to jest zdecydowanie łatwiej. Bo teraz mam dużo więcej czasu i dużo trudniej mi go wykorzystać na taką pracę koncepcyjną, taką ściśle produkcyjną, tak to nazwijmy. I to jest dziwne i trudne, ale po prostu znajduję sobie mnóstwo rzeczy, nawet jak już mam ten czas, bądź usprawiedliwień, dlaczego w tym momencie nie mogę teraz pracować nad nowym artykułem, nad nowym wpisem, nad nowym... Właśnie, no o tym nie... Czy o zrobieniu podcastu myślałem, ale na tym się kończy. Na tym się kończy, nawet nad nagraniem wideo dla ciebie mam problem. Tak. Pomysłów mi nie brakuje. Na razie. No, nie udało mi się zebrać 100 subskrypcji, 100 filmów nagrać. Taki był plan, o którym ci nie mówiłem. To był takie mój ciche założenie, ale myślę, że jestem niedaleko. Plan na 2020 w kontekście YouTube'a jest dużo, dużo większy. Ale zobaczymy. Czy tak się stanie? Myślę, że się jest w stanie to udać, ponieważ zrobię drugi kanał i na drugim kanale pewnie będzie się nazywał Domostwo Alpak. Będę ściśle relacjonował to, co się dzieje w domostwie i tam będzie tak naprawdę więcej filmów, tak myślę. A tutaj zostanie oczywiście ten kanał. Na tym kanale będę się z tobą dzielił tym, co się dzieje głównie u mnie. Chyba tak. Będę ci starał się przekazać moje myśli, z którymi obecnie walczę. To będzie rok walki. Myślę. Tak, że będzie. Będzie trudna walka. Ale popatrz, jak pięknie. W środku lasu sad i pola. I tutaj drugi sad. No, więc w takim otoczeniu między innymi będę mógł spacerować z alpakami. Nagram kolejny odcinek, bo ten już się zrobił strasznie długi, o planach na 2020. Co zamierzam, może jak ci to powiem, będę miał większą motywację, żeby te plany zrealizować.